Cześć, z tej strony Dawid Marciniak, fizjoterapeuta i szkoleniowiec z Wrocławia. Ponad 10 lat pracuję z kobietami w ciąży, używam różnych technik, również kinezotapingu. I właśnie dzięki temu chciałem Was zaprosić na mój najbliższy webinar, który będzie dotyczył właśnie szerokiego zastosowania kinezotapingu w okresie ciąży i połogu. Jeśli zaplikujesz taki plasterek zwany kinezotapingiem w dobry sposób, możesz pomagać naprawdę również w ciąży i połogu. Czyli na przykład w ciąży możesz likwidować dolegliwości bólowe, możesz działać z obrzękami, likwidując je lub niwelując. Dodatkowo możesz wspierać niektóre hipermobilne odcinki kręgosłupa i inne stawy. Możesz wspomagać oddech kobiety ciężarnej, który jest naprawdę utrudniony. W połogu zobacz, możesz pracować z bliznem po cesarskim cięciu i wieloma dysfunkcjami, które ją dotyczą. Dodatkowo możesz wspomagać laktację na przykład, lub też wspierać gruczoł piersiowy właśnie w trakcie zaburzeń laktacji. Dodatkowo możesz jeszcze wspierać ściany brzucha i aktywizować je, wspierać dno miednicy. Bardzo duże zastosowanie tapów w okresie ciąży i połogu. Jeśli interesuje Cię temat pracy z kobietami w ciąży i połogu, zapraszam Cię na mój najbliższy webinar, nowy webinar w Centrum Odnowa. Będę na Was czekał. Dzięki, cześć.